Na tej chwili zatrzymaliśmy kilkanaście osób. Głównie te zatrzymania dotyczą naruszeń nietykalności cielesnej policjanta, natomiast oczywiście może być tak też, że będziemy mówić o innych tego typu przestępstwach, na przykład jak czyny napaści. Niestety, tak, mówimy w tym przypadku o kilku rannych policjantach. Tak jak wspomniałem wcześniej, no nie będzie przyzwolenia nigdy z naszej strony na to, aby policjanci byli atakowani. My oczywiście dążyliśmy do tego, aby te zachowania agresywne minimalizować, aby te zachowania agresywne, do których doszło pod Sejmem i pod KPRM-em, nie eskalowały, nie rozlewały się na resztę miasta.